Polsce i tam na Ukrainie, ale również w Europie. Chcę Państwu powiedzieć, jako również członek wielu gremiów europejskich, że Polacy, polscy samorządowcy, polscy politycy byli zawsze i są ambasadorami Ukrainy w Europie. To my zawsze wspieraliśmy dążenia Ukrainy do akcesji do Unii Europejskiej. Wskazywaliśmy na to, że ta droga tego wielkiego narodu nie będzie łatwa i krótka do Europy, ale musi być w sposób jednoznaczny pokazana. Szanowni Państwo, tu na Warmii i Mazurach żyje ze sobą wiele narodów razem, w zgodzie, w przyjaźni. Zapracowaliśmy na to przez wiele lat. Nie zawsze tak było. Ten wielki protektor, który dzisiaj również stara się zaprowadzać porządek na Ukrainie, zaprowadzał porządek tuż po wojnie również na naszych ziemiach. Ale udało nam się z tego otrząsnąć, udało nam się zbudować nową tożsamość regionu warmińsko-mazurskiego. Udało nam się stworzyć niespotykane społeczeństwo wielonarodowe, wielokulturowe, wielowyznaniowe. Dzisiaj jesteśmy wszyscy, czujemy się związani z naszym regionem, ale czujemy się również związani z naszymi ojczyznami. Szanowni Państwo, pamiętajmy jednak, że niczego i nikt nam nie dał na zawsze. Że jest wiele sił takich, które działają na zasadzie dzieli rządź. A więc trzeba skłócić, a potem ciągnąć z tego takie czy inne korzyści. My musimy bardzo dobrze o tym pamiętać, my tutaj żyjący na Warmii i Mazurach, i pamiętać, żebyśmy nie stracili nigdy tego, na co zapracowaliśmy, tej jedności, tej wzajemnego szacunku i przyjaźni, na który zapracowaliśmy przez ostatnie lata. Drodzy przyjaciele Ukraińcy, stare polskie przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, więc chciałbym przekazać panu konsulowi, przekazać wszystkim tym Państwu, którzy przybyli dzisiaj z Ukrainy, i wszystkim tym Ukraińcom, którzy mieszkają tutaj na Warmii i Mazurach, że na Polaków zawsze możecie liczyć. Szanowny panie konsulu, drogi marszałku, wielce szanowny samorządowcy, panie pośle, nawet pan może bliżej koło mnie stanąć, to ja będę się pewniej czuł, bo dla mnie to jest tak bardzo fajnie, jak mam takich koło siebie, takich losarzy. A mówię to nie bez powodu, bo szanowni państwo, kiedy stała się ta wielka tragedia, praktycznie kiedy rozpoczęły się protesty na Ukrainie, to moi koledzy posłowie, szczególnie Paweł Papke, Janusz Cichoń, Piotr Cieśliński, którzy przekazują serdeczne życzenia, senator Konopka, Andrzej Orzechowski, to oni natychmiast przybiegli, żeby spotkać się i podyskutować, co powinniśmy jeszcze zrobić. I tutaj w tym oto miejscu, Paweł, bardzo ci dziękuję za taką solidarność. Nawet pamiętam, jak zakładałeś wyszywaną soroczkę razem z innymi posłami tam w Sejmie, żeby być razem ze mną, żeby być z ukraińskim narodem. To jest niezwykle ważne i ważne, że dzisiaj po raz kolejny tutaj w Lidzbarku Warmińskim, w Europejskim Centrum Kultury, tak pozwolę sobie nazwać to miejsce, po raz kolejny mamy przyjemność wysłuchać nauk Tarasa Szewczenki. Drodzy drudzy, co własne Szewczenko w swoich naukach, w swoim Kobzari pisał neodnokratno, żeby zwracając się takoż i do Polakiów, żeby podały rękę Kozakowi, ale też i tak się dzieje i tak się stało właśnie w tych trudnych czasach, o którym pan marszałek mówił. Szewczenko też w swoich wierszach, w swoich poemach peresterichał, że nie kochaj też z Moskalami. I choć tu wyrazno widryznyty, nie z Moskalami, ale co nie oznacza, nie z Rosjanami. Siogodni
w Moskwie, własne Rosjany, nie Moskali, ale Rosjany, zorganizowały ponad 20-tysięczną manifestację w samej Moskwie, w centrum, przeciw polityce Putina, przeciw jego agresji na terytorium Ukrainy. I co jest dużo ważne, żeby my wmili odróżnić zło od dobra. I nikoli nie może być takiej sytuacji, że inne krajowy napadają prosto jak agresor w 21 stuleci na wolną, swobodną krajową, gdzie protestanty tak silno pokazują, jaki jest i protestują za ideę Europy. Багато політиків звертає увагу, що нема такого іншого феномену, щоб так сильно в центрі Європи практично мирно протестували за ідею Європи. То перший такий припадок, щоб на цілому світі. І виразно хочу підкреслити, що Речі Посполита, так як і уряд з паном Дональдом Туском, так як і Сойми, так само і саморządowці виразно станули по стороні України. Pan marszałek Jacek Protas ze swoim samorządem był pierwszym, który przeznaczył 100 tysięcy złotych pomocy na aparaturę leczniczą tam na Majdanie, kiedy ona była najbardziej potrzebna. I Jacku, serdecznie Ci za ten gest dziękuję. Nikt Ciebie o to nie prosi, nikt nie prosi samorządu. Wy wyszliście pierwsi. I tak samo ci moi koledzy posłowie z Warmii, Mazur, byli pierwsi, którzy zwracali się razem ze mną do wszystkich innych posłów, senatorów, aby wesprzeć i finansowo, i organizując wszelkie inne akcje. Paweł, Tobie tutaj za to sposób szczególny. Dziękuję, bo to dla mnie było niezwykle ważne. Wiem, kiedy wspieraliście mnie, kiedy była propozycja, kto powinien z klubu wystąpić w Sejmie w sprawie Ukrainy. Wam się chcę wskazać, że nie możemy poddawać się absolutno. Mamy za sobą bardzo przychylników. Na żal, nie cała Europa rozumie, co dzieje się tam w Ukrainie. Kiedy ja był w Kijowie i wtorek znowu tam mają jechać, odczuwa, jak one mówią. Tylko Polacy rozumieją, co tak naprawdę dzieje się w Kijowie. Tylko Polacy mogą przekazać tę informację całej Europie, bo Europa żyje zupełnie może inną sytuacją. To tylko Polacy rozumieją, co jak była Rosja, jest Krym, to zjutra może być i także Litwa, i kto zna, czy nie Polska. I w tej chwili nie możemy spodziewać się rozmaitych prowokacji. Prowokacji ze strony polityków prorosyjskich, polityków, jaki tutaj żyją w Polsce, które będą napuszczać Polaków na Ukraińców, żeby dowieść do takiej wewnętrznej winy. Nie możemy się temu absolutnie poddawać i o to was dużo proszę. Paweł, przekazuję Ci głos, bo Ty masz też i obowiązek powiedzieć słów kilka, a ja szczerze Wam kłaniam się i dziękuję, że Wy przychodzicie na tej ważnej koncercie. Dziękuję bardzo, Mirenie, Panie Kofulu, Panie Marszałku, Szanowni Samorządowcy. Chciałem tylko się przyłączyć do wypowiedzi Pana Marszałka i oczywiście mojego kolegi Mirona. My wszyscy w polskim parlamencie, jak i myślę, że i jestem pewien, przekonany, że cały polski rząd, polski naród bardzo mocno wspiera starania Ukrainy o tą niepodległość, o tą niezawisłość, to, co się wydarzyło na Majdanie, to, co wydarzyło się w stolicy ukraińskiej, nigdy nie powinno się stać i nigdy nie powinno być miejsca. Mimo, że przecież nasze narody mieli też różne trudne momenty w historii, nie zawsze było tak pięknie i tak kolorowo, zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, ale w tym momencie jestem przekonany, że na przyszłość zawsze będziemy po waszej stronie i będziemy za tym, aby Ukraina była niepodległym, niezawisłym krajem, aby się przyłączyła do całej niezależnej Europy. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Зійди на гору.
Ты, Вита, тихий краю милий. Моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не чила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Начетверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Те, що схоронили старі батьки. Ох, якби ж то! Якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Сино, в день і вночі підеш, мій сину, по Україні наскленучи. Ой, сину, сину, не клени тата, не пом'яни мене прокляту, я ж твоя мати, мене клени. Мене не стане, не йдемо ж люди, іди ти в гай. Гай не спитає, бачить не буде, там і гуляй. Найдеш у гаю тую калину, то пригорнись, моя любила, моя дитино, її колись. Підеш у села, де тії хати, то не дивись, а як побачиш з дітками матір, то не дивись. Ой, люлі, люлі, моя дитино, вдень і вночі. Високою вітер нагнає, дівчинонька одинока долю зневажає. Буде тобі доле у морі утопитись, що не даєш мені досі ні з ким полюбитись. Бодай тобі доле,
дівчата цілуються, як їх обіймають, а що далі їм діється, я й досі не знаю. Дякую!